się od pana animatora ze świetlicy wiejskiej w Bielawie. No i zainteresowaliśmy się tym, przyszliśmy na spotkanie organizacyjne, zaciekawiło nas to. Znaczy myśleliśmy, że tak jakby będziemy już powoli się tak startować, powoli już do tego egzaminu całego krótkofalarskiego. A tu się okazało, że no, było też lutowanie i różne inne rzeczy. Ogólnie cały projekt był fajny, wycieczki były bardzo ciekawe. Najciekawsza była na Wielką Sowę, wieżę, na której było zamontowane mnóstwo anten krótkofalarskich. Mieliśmy wycieczkę do Dziemżyniowa, w którym oglądaliśmy różne stare radia, krótkofalówki, które po prostu były wynalezione przez Polskę. Pomysł na zrobienie takiego projektu powstał w zasadzie już w lutym, kiedy to spotkaliśmy się tutaj podczas prowadzenia ferii z Gokiem pod tytułem Ferie z pasją. Zapraszaliśmy osoby, które mają jakieś pasje, nietuzinkowe pasje. I między innymi zaprosiliśmy pana, który od wielu lat zajmuje się krótkofalarstwem. I pomyśleliśmy, że można by było pokazać dzieciom, na czym polega to krótkofalarstwo, do czego ono służy i że to jest fajna zabawa. Czyli nasz projekt rozpoczęliśmy od zapoznania dzieci z kulturą techniczną. Do tego posłużyły nam wycieczki do Muzeum Telekomunikacji i Poczty Polskiej, do Muzeum w Dzierżoniowie, gdzie jest instalacja Diory, gdzie mogli zobaczyć nadajniki. I te starsze, i te nowsze. Mogli zobaczyć różne urządzenia, które były w dawnych czasach używane do komunikowania się. Ja też pomyślałem, że to będzie fajny pomysł dla dzieci, żeby poszły i zobaczyły, co może być innego. Jak można się łączyć w inny sposób, prawda? Pojechaliśmy na Wielką Sowę do Muzeum Telekomunikacji we Wrocławiu. Znaczy chopiłem wtedy na Wielkie Sowie w Łonie, ale nikt nie odpowiadał. Bo to były początki, także początki są zawsze trudne, ale później już było lepiej, były sukcesy. Stanisław Paweł VI, Paweł Wanda Roman. Stanisław Paweł VI, Paweł Wanda Roman. Wiedza była porcjowana w taki różny sposób. Czasem stawialiśmy na... Najczęściej, może powiem tak, stawialiśmy na to, żeby od razu uczestników rzucać na głęboką wodę, czyli nie przekazywać ogromnej ilości szczegółów, tylko niezbędne minimum i zobaczyć, co się z tego dzieje. I to przyniosło bardzo duże efekty, znaczy nadspodziewane dla nas. A czasami tam, gdzie uznaliśmy, że to jakby warto przekazać więcej szczegółów, żeby jakby łatwiej w to wejść, tam tej teorii było więcej. No i tutaj efekty były trochę gorsze, ale powiedzmy zadowalające, natomiast uczestnicy byli bardziej zniechęceni, także przestawiliśmy się na ten model taki na głęboką wodę i korygowanie drobnych potknięć i wtedy efekty były naprawdę. Zajęć praktycznych to można podzielić na dwie grupy. To było nawiązywanie łączności, czyli po prostu rozmawianie przez radio z korespondentami z drugiej strony. Nigdy nie było wiadomo, kto to będzie, skąd będzie ten korespondent, więc tu pewna spontaniczność była od początku wpisana i to widać, że bardzo się podobało. Druga część była taka bardziej techniczna, to było montowanie układów elektronicznych, lutowanie. I później jakby połączenie tych dwóch rzeczy, czyli użycie tego zmontowanego układu w takiej próbie najprostszej łączności telegraficznej. Jest i ulga, i radość, że częściowo się już zakończyło. Natomiast ta radość o tyle większa, że wszystko udało się zrealizować, co zostało zamierzone, że grupa się nie rozsypała, utrzymała się do końca, zainteresowanie było, co nas cieszy jako organizatorów, jako koordynatorów. Mieliśmy takie częściowo obawy, czy aby taka forma dzieciom i młodzieży spodoba się, no bo wiadomo, ta część teoretyczna, która była na początku, była obowiązkowa, trzeba było przez nią przejść, natomiast no, ta część praktyczna już, wywoływanie innych uczestników, czy też to słynne lutowanie układów, które działały i cieszyły uczestników, to było coś niesamowitego. Myślę, że na pewno działania typowo praktyczne, techniczne takie, jakich już nie ma w szkole, dzieciakom są bardzo potrzebne, co zresztą widać po naszym ośrodku kultury. Po trzymaniu pędzla, czy po trzymaniu nożyczek, gdzie dzieciaki nie mając tego w domu czy na zajęciach w szkołach, potem tak naprawdę mają trudności. Na pewno projekty, które angażowałyby je w taki sposób, byłyby o tyle ciekawsze, że dałyby możliwość rozwijania się w jakiś sposób taki bardziej twórczy.